Nie przyniosłeś do tego kamienia, ale tak nie spokojnie się z tym kamieniem. Ponieważ tak jak również powiedziałem, że też mówiłem, że dzisiaj w mieście trudno jakieś już miejsca, sfery, które jeszcze gdzieś tam można nadać jakieś imię, jakiegoś patrona i tak dalej. W związku z tym myślę, że skupmy się dzisiaj póki co nad tym wnioskiem i nad tą propozycją. I nie wróćmy co z tym kamieniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ja odbiorę stałem, bo dopiero poszło to w tempo troszeczkę. Dostałem kilkanaście telefonów i dzisiaj rano, i wczoraj. I mieliśmy pytać, czy to prawda, że ten sklep ma wskazywane ofiar z broni kamieni, a tam leżymy po prostu do portu. No, tak nie może. No, to jest nieodwrotnie. Panie radny, bardzo proszę, jeszcze tylko krótko. Ja myślę sobie tak, że o tym, że to jest podmiot formą, to wiemy my i jak młodzież zabiera, to na pewno niewiele osób by pamiętała, że taki podmiot w ogóle był, czy to był swoją formą i tak dalej, i tak dalej. I to wstydzimy, uważam, że jeżeli jakby nie nadamy jakiegoś imienia do tego skweru, to będzie wiecznie w naszej pamięci i na następnych będzie nazywany Ormo. Plac Ormo, pomnik Ormo. W pewnym momencie, po kilka latach, w jakimś czasie, po prostu każdy przyjmie do wiadomości, że jest to właśnie zbrodni katyński. Ale musimy wejść, a jeśli ja chcę się 45 lat, to nie robię. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Ja sądzę, że jeżeli już jest taka sytuacja, uwzględniając to, co do kartki do nas, to drobna rzecz, to myślę, że można by nie pozwolić się udało, ale za nie trzeba przeciw, a ten nasz dobry system poszedł, to mi się też nie stanie. Drodzy Państwo, jest uchwała. Zamykam dyskusję w tym temacie, bo obawiam się, że zabraknie za daleko. Dlatego szanując postanowienia Stowarzyszenia Rodzina Katyńska we Włodawie, które wystąpiło z tą inicjatywą, proszę, pan burmistrz coś tam powiedzieć. No to ja pan ma pierwsze słowo. Bardzo proszę. Tylko chciałem powiedzieć w tej sprawie, że dzisiaj na dzień Państwo podejmują się instytucjonalne miasto. Natomiast kolejnym etapem będziemy mieli sposób zagospodarowania tego terenu, tego sklepa. Uzgodnienie oczywiście z Państwem i z tym stowarzyszeniem Rodzina Katyńska. I prawdopodobnie tak będzie się tam wszystko zmienić. No bo mamy tam ten pomysł na ten sklep. Chcemy, żeby tam była mała alejka z drugiema ławeczkami, żeby tam były drzewka, może jakaś mała. O, jeszcze fontanny na sklepie. No, wszystkie dzieci bardzo dobrze. Spokojnie, sposób zagospodarowania terenu jest inna rzecz, a dzisiaj poprzez Państwa nie zależy, że jest to na danym finansie, na dzień dzisiejszy. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Panie radny, nie musi Pan głosować na tą uchwałę, może być Pan przeciwny, także może Pan się wyrazić, że to jest głosowanie. Przechodzimy do głosowania na projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Storowi i Storowi, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciwny? No to pan jest przeciwny. Kto się wstrzymał? Osiem za, pięć przeciw. Nie przejdzie, nie 8, 2, 3, 5,